Więc ja, Piątek Romuald, przystępuję do trzeciej części pohańbienia i na końcu oczywiście spalenia. Prezydenta, bandyta, skurwysyna, który jako marszałek Sejmu nie przestrzegał prawa. Oczywiście jest jako ignorant, ale artykuł 7 Konstytucji mówi wyraźnie. Funkcjonariusz państwa może posłuchać tylko na podstawie prawa i w granicach prawa. Natomiast to są ignoranci. Ja jako do osoby fizycznej nie mam do tych oskarżonych. To mnie nie obchodzi. Oni są funkcjonariuszami państwa, którzy powinni nam służyć. A co się stało? Oni sobie rżną głupa. Tak najprościej mówić. Natomiast ja, jako postulat prawa, dałem sobie czas i udawałem głupiego. I to jest różnica. W związku z tym przystępuję. Co to jest? Zdrajca. Zdrajca. Co to jest za konstytucja? Mafijna konstytucja. Czemu? W drugiej części będzie pokazanie, zwłaszcza w wywiadzie oraz mojej skardze konstytucyjnej, przyczyny. Proszę państwa, w artykule 173 Konstytucji nie ma ujawnienia, że to naród poprzez Sejm stanowi kontrolę nad władzą sądowniczą. Czego nie ma w artykule 175? Nie ma ujawnionych sądów dyscyplinarnych. I co się dzieje? Jak prokurator czy sędzia przyjadą choćby kogoś, to oni są bezkarni, tak? No bo kolesi ich nie skażą. Bo to od tego zależy? Nie, proszę państwa. Wszyscy są równi wobec prawa. Mafijna konstytucja. A jeśli ja mam w 176 konstytucji artykuł nie jest przestrzegany, albowiem nie dopuszcza się do ponownej apelacji, znaczy drugiej instancji, czyli apelacji, no to co, o czym tu mówić? Okładkę sobie zostawię. I oczywiście, przepraszam Polaków, ja jestem Polakiem, ale jestem zmuszony. I pytam się, to jest pod materiału? Szmata? Czy to jest flaga polska? Zdrajcy tylko mamy. Mocno zeszyte. Komuniści zawadnęli? Zawadnęli symbolami państwa polskiego. Kto teraz zawłaszczył? Zbrodnicze korporacje zawodowe prawników. I co jeszcze na końcu? Proszę. Tyle jest warto państwo polskie dzisiejsze. Popsikać można. I to na końcu, oczywiście nie będę kortek zdejmować. Rozrobiłem gówna. Mamy państwo. Mamy państwo? Nie, nie mamy państwa. I co teraz, do czego przystąpię? Do palenia. Ignorantów wsadzają polityków, którzy się na prawie nie znają. Moi oskarżyciele posiłkowi są bardziej pokrzywdzeni ode mnie. Klaudiusz Wesołek na przykład spuścił lanie sędziemu. I co, to się wydało? No nie, bo nie można. A czemu? Bo tak jak mówiłem na pierwszej części, bo gdyby mu zrobili sprawę karną, to by doszedł do Sądu Najwyższego. Tak samo jest w innych przypadkach. Barbara Mańkowska, brata zboczeńca ma seksualnego, który własną matkę gwałci. Wszelkie odwołania nic nie dają.
Mój kolega, który najwięcej mi pomógł, Dariusz Komorowski. To jak to? Pierwszy wyrok za rzekome maltretowanie żony. Ale po jakimś czasie to on otrzymał prawo ojcowskie. No i co dalej? No właśnie, dalej to jeszcze lepiej. Bo kuzynkę ruszyło sumienie i przyznała się, że fałszywie go oskarżała. No i co? On, mając te wyroki o przyznaniu ojcostwa i o przyznaniu, się chciał odkręcić. Przepraszam Państwa. Dostał wyrok następny za rzekome groźby prokuratorowi. A kto ten prokurator? A prokurator był kochankiem jego żony. No to co to jest? Zbigniew Jama z Orzysza. Wygnany z własnego mieszkania, własnego sklepu. Nic nie może zrobić. Czemu? Bo wszelkie skargi składane na naczelnych instytucjach wracają do tych bandytów. Barbara Mańkowska, już mówiłem, Dariusz Komorowski, wrócę. Co się stało najgorsze? Syn jego nie wytrzymał, popełnił samobójstwa. To jest zbrodnia. Mamy skurwysynów zbrodniarzy, którzy nie przestrzegają prawa, ludzie tego doprowadzają. A co robią notariusze? To wystarczy, że dane mają. Chałupy sobie domy, mieszkania przypisują. I to nikogo to nie obchodzi? A jak to jest, że czwarta władza milczy? Szkoda nerwu normalnie. Czyli teraz dostąpię do spalenia. Oj, będzie lepsza zapalniczka, o ile będzie działać. Zydek, który symbolizuje państwo polskie. Państwo polskie? To chcą, to sobie robią. Tajne sądy. Tajne sądy dosłownie. I co? Przepraszam bardzo, jak to nie ruszy, to co, ja mam jego żonę znieważać? No bo jak to powiedzieć inaczej? Albo procesy. Jeśli trzy akty oskarżenia, a teraz nie wiedzą co, teraz im biegu nie nadają. Albo łamią wszelkie przepisy postępowania. Konstytucja. Mafijna konstytucja. Na gównach. Właściwe miejsce do spalenia. Dzień zachodzi. I miejmy nadzieję, że ta trzecia Rzeczpospolita też zajdzie. Paliłem polskie flagi. Płaty materiału nie na masie, szmaty, żeby moje sprawy nie ujawnił. Niech się reszta tego ignoranta spali. A czemu to się tak stało? Proste. A komu zdrajcy, komuniści przekazali władzę, jak nie zdrajcom? To jest tak oczywiste. A czemu? Bo komu przekazuje zdrajca władzę, nie bojąc się pociągnięcia do odpowiedzialności? Tylko zdrajcy. Zostawię tak tę okładkę. A, tam jedną mam. Ale też. I trzy polskie flagi palone. Płaty materiał nie namaście. Żaden dziennik, żadna gazeta nic nie chciała tego zrobić. Ujawnić. Były wywiady. I cóż? Nic. Nie ukazały się. Przepraszam, nie tą stronę. Przepraszam, ale nie ma po prostu innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia i mam nadzieję, że te filmiki ruszą ludzi. A zdrajcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Za niedopełnianie obowiązków. No jak to jest, że opozycja dostała ode mnie akt oskarżenia przeciwko ekipie rządzącej i ją to nie ruszyło? To jest opozycja?
Oni tylko udają głupich. Znaczy się nie głupi, tylko żyją głupa dokładnie. Teraz trochę jeszcze gazet. I na ostatnim efekcie będzie spalenie flagi. To jest szmata, czy to jest flaga polska, się pytam. Teraz jest ze sztucznego materiału. To ona się najpierw stopi i dopiero potem się spali. 16 flag spaliłem, to jest 17 i tamta zbezczeszczona. Nastąpiła tak zwana negatywna selekcja naboru na stanowiska państwowe, urzędowe. Gryzie. Dzień zachodzi, miejmy nadzieję, że dzień tej trzeciej Rzeczypospolitej też zachodzi. I co z tego, że do Strasburga? Jak tam już są swoi? Swoi tam są w Strasburgu. To jakie ja mam wyjście? Jechać do Londynu palić flagi? Do Brukseli? Do Strasburga? Jak już mam postanowienie, że to jest płat materiału nie na masie, czyli szmata, to mam prawo palić. I to będzie teraz niszczona piąta polska flaga. 5 izraelskich spaliłem. Ale to nie o to się rozchodzi, że albo ja nie lubię Izraelczyków. Nie, proszę Państwa. O to po prostu Izraelczycy najbardziej podchodzą patriotycznie do swoich symboli. Czy ja to widzę, czuję. I to chciałem wykorzystać tylko i wyłącznie. No, muszę coś bardziej gazet. Długo się pali, ale miałem nadzieję, że teraz będzie szybka reakcja. Piętnaście lat straciłem w sądach. Czy ja mam następne 15 lat dochodzić swoich praw, bo ja żadnego skurwysyna, tych 300 sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy naczelnych instytucji, ja żadnemu nie popuszczę. To jest tak oczywiste i normalne. Co to? Oni są bogami? Dotychczas byli. W poczuciu bezkarności, co chcieli, to sobie robili. Czyli musi być ława przysięgłych bezwzględnie. Muszą być ujawnione sądy dyscyplinarne. To samo się dzieje przecież u komorników. Wykorzystują. Jak ktoś ma mały dług, to go zniszczą całym majątkiem za bezcen. To samo jest u notariuszy. Ale z tym współdziała kto? Adwokaci bandyci. Ja jeszcze uczciwego adwokata nie spotkałem. A jaki to jest uczciwy adwokat? Adwokat uczciwy byłby wtedy, kiedy powiedział, pan mi zapłaci, jak ja wygram sprawę. Wiedzą doskonale, że w obecnym systemie człowiek, który nie ma znajomości, nic nie wygra. Nikt nie chciał widzieć sędziów nieobronnych z mocy prawa. A w tym wyroku to nawet byli przyznający mi rentę wypadkową. Nie byli sędziowie, jakby to powiedzieć, nieuprawnieni z mocy prawa. Bo oni pierwszy raz orzekali. Ale już byli zmówieni z tego samego sądu, bo to ty, kolega, weźcie, zróbcie, że tamten wyrok, przyznajcie mu rentę wypadkową, ale że tamten wyrok o rentę zwykłą jest nadal prawomocny. No, żeby się nie wydało, że był niemy sąd, niedopuszczony do głosu, nie odebrane nowe dowody i sędzia bandyta Szczygłowska, ona mnie będzie
straszy, że on mnie grzywnę nałoży, bo jak ja jeszcze raz się odezwę. No szkoda, że ja wtedy nie miałem kamery ani nic do nagrywania, no. No i tak to kończę. Przepraszam Polaków, ale to tak dłużej nie może być. No, ciekawy jestem, jaka reakcja będzie, jak ja to puszczę. Nie wiem. Dziś jest Trzech Króli. Też jakiś to symbol. A najpóźniej 10 publicznie. Być może dopiero 11, jak wrócę do domu. Zależy. To się naradzimy z osobami, którzy walczą. Jest wśród nas sędzia Mariusz Lewiński. Dopiero jak on nagrał kolegów własnych, to dopiero trochę sprawy się ruszyło. Mamy łącznie oskarżonych 30 sędziów Sądu Najwyższego. Ale jest artykuł 44 Konstytucji, który mówi, że sprawy nieścigane z przyczyn politycznych nie ulegają przedawnieniu. Co to oznacza? Mówię krótko i prosto. Wszyscy premierzy, wszyscy ministrowie do pociągnięcia odpowiedzialności o transformacji. A co będzie do zdrajców komunistów, to już powinno być oczywiste, prawda? To byli zdrajcy, tak samo. Hańba, hańba normalnie, chucpa. To, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, to, co się dzieje w administracji. U nas jest 3 razy za dużo sędziów. Jak jest na zachodzie 0,9 sędziego na 10 tysięcy mieszkańców, to u nas jest 2,6. Jest 3-krotnie za dużo. No bo co? Moja sprawa, która powinna się w tylu dokumentach skończyć, ma w tej chwili 1400 kart, czyli przeszło. To jest 2500 stron. Czemu? No bo sami kolesie byli, jeden drugiemu pomagał. Nie pociągnąć do odpowiedzialności. No kończy się to już palenie i będę kończył. Ciekawy jestem reakcji, jaka będzie. I proszę wszystkich, którzy są pokrzywdzeni, którzy tak samo nie mogli, żeby zaczęli iść moją drogą. Znieważać, znieważać. Na to jest artykuł 213 Kodeksu Karnego. A co to spowoduje? Będziesz musiał mieć przyznanego adwokata i pójdziesz aż do Sądu Najwyższego. Bo w Sądzie Najwyższym jeszcze jest najwięcej takich, można powiedzieć, uczciwych, bo oni już nic więcej nie mogą, prawda? Ukraść i tak dalej. A to, co się dzieje w sądach rejonowych, no to pina normalnie. Proszę obejrzeć filmiki, co my robimy we Warszawie. Tajne sądy sobie porobili. Nie wolno nagrywać. To powinno być tak samo, jak w sprawach postępowaniach cywilnych, gdzie nawet widz nie musi się pytać i ma prawo nagrywać rozprawę. I tak powinno być również w sprawach karnych. A tak protokoły giną itd. itd. O czym mówić? No, dziękuję. I proszę dobrze myśleć nad tymi dowodami, które pokazałem. I zwłaszcza w tej drugiej części, gdzie jest pokazana skarga konstytucyjna i mój tak zwany wywiad. Czyli po prostu, tak jak to jest, filmiki są w internecie, zatrzymać, przeczytać. Ja wiem, że to może być parę godzin, ale to jest właśnie, że naród nieuświadomiony, że ma takie same prawa, jak ten najwyższy. Koniec, kropka. Dziękuję i przepraszam Polaków. Musiałem to zrobić.